Dzień dobry, witam na konferencji prasowej po meczu Hydrotrach Radom Pokreślą Wrocław. Witam przedstawicieli zwycięskiej drużyny i proszę o zabranie głosu trenera zwycięskiej drużyny, Oliwiera Widina. Panie trenerze, wynik sugeruje, że było to łatwe zwycięstwo. Jak pan to widzi? No dobrze, nie myślę, że było to łatwe zwycięstwo. Musieliśmy pracować 40 minut. Myślę, że naprawdę my mamy teraz taki termin, że po prostu każdy 3-4 dni mamy mecz. Następny mecz jest w piątek dla nas. I już w końcu meczu chcieliśmy, że nikt by nie grał duże minuty, bo potrzebujemy każdego zawodnika na następny mecz. W tym meczu zagraliśmy więc mniej, wszyscy dobrze, ale jest tu dużo rzeczy, na przykład ofensywne zbiórki Radomia musieliśmy lepiej robić w pierwszej połowie. Na przykład dalsza rzecz jest 16 strat, co myślę, że by nie mało być tak. Dobre, 19 asystencji widzę i nie dużo rzucanie za 3, co jest dobre, dobrze, bo ta piłka szła od ręce do ręce i szukaliśmy najlepszą pozycję na rzucanie. Pod koszem my więcej chcieli zagrać w tym meczu i tośmy i robili. Na drugiej stronie bardzo jestem szczęśliwy, że młodzi zawodnicy podali dobry wykon, dobrze zagrali. Marchewka, Gordon i reszta. I myślę, że w tym meczu ukazaliśmy, że respektujemy supera, przeciwnika, dlatego że my grali cały mecz, 40 minut. Tak. Dziękuję bardzo. Kacper Marchewka, tutaj pochwały od trenera, jak ty widzisz ten mecz, może swój występ, chociaż wiem, że zawodnice nie lubią oceniać siebie. Znaczy, na pewno jestem szczęśliwy z pierwszych punktów w Energa Basket Lidze, ale najbardziej cieszę zwycięstwo drużyny. Mimo krótkiego czasu od meczu z Gliwicami, trener bardzo dobrze nas przygotował do tego meczu i wygraliśmy. Tak, gratulacje dla trenera Widina, dla Śląska Wrocław. Byli po prostu dzisiaj koszykarską drużyną lepszą. Drużyną, która kontrolowała tempo i wydarzenia na boisku, wykorzystywała nasze wszystkie błędy i po prostu była lepsza dzisiaj od nas i nie mogliśmy się przeciwstawić po prostu i tak jak mówię, jednak doświadczenie, opanowanie, czytanie pewnych rzeczy na boisku u nich było na wyższym poziomie i wykorzystali to po prostu w 100% i zasłużenie z nami wygrali. Dziękuję bardzo. Daniel, wydawało się, że do pewnego momentu nasza drużyna no, nie odstaje zbytnio, a jednak później ta przewaga Śląska była dosyć widoczna. Na wstępie to też gratulacje dla Śląska, a odnośnie pytania to zaczęliśmy nawet nieźle, potem drużyna Śląska skoczyła nam na parę punktów, ale do przerwy udało się to jakoś zniwelować i myśleliśmy, że pójdziemy za ciosem. Niestety druga połowa pokazała, że dzisiaj było nas na to nie stać. No i jeszcze raz gratulacje Śląska. Dziękuję.